Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak w kolejnej naszej rozmowie. Dzisiaj bierzemy po raz kolejny na warsztat tematy ukraińskie, dlatego że te tematy, mimo że nasza rodzima opinia publiczna raczej zajmuje się tym, kto kogo w parlamencie i rządzie, to te tematy robią się coraz bardziej istotne i coraz też ciekawsze wydarzenia wokół tego zachodzą, więc o tym dzisiaj z moim Państwa gościem, którym jest Konrad Rękas, jak widać z wysokości szkockich pastwisk, ale bynajmniej nie zasypany śniegiem. Nie, raczej z deszczowych. To za mną to jest Dolina Glencoe. Jeśli ktoś oglądał Bonda, to jest właśnie to miejsce, gdzie uciekają przed złą spektrą. Właśnie tutaj nie sięga cywilizacja. Zdecydowanie nie sięga i dobrze, bo nie chcemy takiej pseudocywilizacji. No właśnie, zachęcam za to do walki z pseudocywilizacją, chociażby poprzez wspieranie naszego kanału, czy to łapkami w górę, jakimiś tam subskrypcjami, dobrym słowem w komentarzach, czy wsparciem kanału. Tutaj lifehack od zaprzyjaźnionych youtuberów, że komentarz się liczy od 9 słów, a łapka w górę po minucie oglądania. Więc tutaj ktoś zdemaskował algorytmy YouTube'a i z tego korzystajmy. A teraz do rzeczy. Trudno powiedzieć, od czego zacząć, bo temat ten ukraiński jest strasznie szeroki, ale wygląda na to, że chyba zagrały trąby do odwrotu Zachodu z Ukrainy. Amerykanie nie przegłosowali w Senacie kolejnego pakietu pomocowego. Wypadek przy pracy, czy prawda, uwaga zostaje przekierowana na inne rejony świata, na przykład Morze Śródziemne? Powtórzmy to, co mówimy tak naprawdę od lutego 2022. Nie jako bynajmniej zaklęcie, tylko jako prostą diagnozę i opis sytuacji. Ukraina tę wojnę przegrywa i Ukraina tę wojnę przegra. I ten moment jest coraz bliżej. Ja tylko przypomnę, że kiedy to pisaliśmy, czy mówiliśmy, no te prawie już 2 lata temu, no to po pierwsze byliśmy oczywiście odsądzani od czci wiary, a po drugie oczywiście w zależności od natężenia propagandy ukraińskiego, kijowskiego zwycięstwa, oczywiście wychwytywano, jakie to nieprawdziwe fakty, tutaj, jak to możemy tak w taki sposób mówić, no bo przecież babcie strącają drony słoikami, ukraińska ofensywa się rozwija i już za moment tam Krym, Moskwa i Władywostok padną. Teraz to troszkę ucichło i dlatego możemy zgodzić, że to nie jest przypadek, to się stało w amerykańskim Senacie, bo oczywiście Joe Biden może sugerować, że jest to element gry wewnętrznej i zapewne w jakimś wymiarze jest. Jesteśmy już tak naprawdę w ogniu kampanii prezydenckiej, zresztą tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych w zasadzie ciągle jest się w ogniu jakiejś kampanii wyborczej. I w tym przypadku główne starcie republikanów z administracją demokratów sprowadzało się do kwestii znowu ochrony granicy, ale nie granicy ukraińskiej, tylko granicy amerykańsko-meksykańskiej. I fakt, że znowu ta kwestia, czyli jedno z koronnych haseł wyborczych Trumpa jest podnoszone nie tylko przez jego zwolenników Partii Republikańskiej, tylko w ogóle przez senatorów, a poniekąd i przez kongresmenów, w ogóle członków Izby Reprezentantów również, nie tylko zresztą z południa, oznacza, że nieuchronny zwrot polityki amerykańskiej na sprawy wewnętrzne. Zawsze, kiedy jest mowa o problemach imigracyjnych Stanów, niezależnie od tego, czy uważamy je za prawdziwe, czy wymyślone, to oznacza, że Amerykanie uważają, że amerykańscy politycy uważają, że amerykańska opinia publiczna ma dość zabaw międzynarodowych, ma dość wojen, ma dość sponsorowania przemysłu zbrojeniowego poprzez przepuszczanie miliardów dolarów przez konta tak zwanych sojuszników, tylko chce zająć się czymś bieżącym. Oczywiście zostawmy Amerykanów z ich problemami na boku. No, z naszego punktu widzenia to wszystko jedno, czy amerykańskie dolary będą, czyli poniekąd również nasz dług będą marnowane na broń, czy na jakieś fałszywe płoty. No, może nie do końca wszystko jedno, jeśli chodzi o broń dla Ukrainy. No niemniej jednak śledzić efekty tego
powinniśmy. Zablokowanie tych 105 bodaj miliardów dolarów, pamiętajmy, nie tylko przecież dla Kijowa, ale tam był również pakiet dla Tajwanu i dla Syjnistycznego Tworu Okupacyjnego, czyli również dla Tajpej i dla Tel Awiwu, czyli dla celów bardzo politycznie bliskich republikanów, w tym zresztą również trumpistom, które tam na pocieszenie i dla przepchnięcia projektu administracja Bidena wsadziła. Wiecie, to też tak jak u nas, nie? Ustawa jest o zamrażaniu cen, tam dopłatach do energii, a wpycha się wiatraki, nie? Więc tam była ustawa o sponsorowaniu czy pobieraniu łapówek za pośrednictwem reżimu w Kijowie, no więc dopisali jeszcze tam parę innych rzeczy, żeby to łatwiej się przegłosowało. No nie przegłosowało się. Rzecz jasna, nie powstrzymuje to w ogóle, jak to już zdążono ogłosić nawet w niektórych mediach, pośpieszono się z informacją, że koniec z pomocą amerykańską. No nie, no. Równolegle potwierdzono, że pakiet 175 milionów dolarów na broń i sprzęt oczywiście dla Ukrainy zostaje utrzymany. Trudno się dziwić, bo większość z tych pieniędzy przecież nigdy do Kijowa nie trafi, tylko od razu jest wydawana w Stanach na amerykański sprzęt. No i a to, co zostanie, dzieli się na łapówki najpierw dla tych amerykańskich polityków, którzy to zdecydowali o tym, a następnie dla tych ukraińskich, którzy to będą przyjmować i kwitować. Więc ten pakiet podstawowy, pomocowy, pakiet pomocy dla amerykańskiego kompleksu wojenno-przemysłowego nadal trwa, tylko że oczywiście o no, parę rzędów wielkości niżej. Pamiętajmy też, że swoje decyzje dotyczące przekazywania pieniędzy do Kijowa podtrzymuje Bruksela. Ten pakiet 50 miliardów euro zadeklarowany przez Komisję Europejską i Radę Unii Europejskiej jest podtrzymany, no tylko że jeszcze w obecnym systemie jest podatny na weto. Weto oczywiście węgierskie, nie polskie, co łatwo się domyśleć. No i więc Ukraina tę wojnę przegrywa i Ukraina tę wojnę przegra, ale to jeszcze nie jest koniec. Pamiętajmy zresztą z polskiego punktu widzenia, że nawet zdychający kojot może ugryźć. I taką sytuację właśnie mamy w przypadku, taką mam do czynienia w przypadku Kijowa. No bo zwróćmy uwagę, że właśnie teraz, na samej końcówce, te polskie straty, polskie koszty związane z wspieraniem reżimu kijowskiego stają się coraz bardziej dotkliwe, coraz bardziej ewidentne. No co widzimy na przykładzie protestu przewoźników, który ciągle jeszcze przez władze III RP jest traktowany po prostu w kategoriach wroga publicznego i tak samo jest traktowany przez media obu tych głównych nurtów, które teraz tam przekazują sobie wzajemnie władzę czy zarząd nad III RP podczas tych gierek sejmowych. To się ciągle nie zmienia. No ale nie dziwmy się, że to się jeszcze nie zmienia. Pamiętajmy, że Warszawa jest zawsze na końcu jakiegokolwiek łańcucha informacji. No, to z pewnością Warszawy nie informują, no bo po co? Myślę, że tutaj też no taka rola, tu właśnie poseł Braun właśnie w Sejmie niedawno powiedział o roli po raz kolejny osłaniania odwrotu Wielkiej Armii, no to tak jak trochę przy Napoleonie, tak znowu odwrót spod Moskwy. To trochę jak ten Legion Adama Słomki, co to miał wrócić do kraju po 48 godzinach od zdobycia Moskwy. Jakoś wrócił, ale w Moskwie dalej chyba Rosjanie panują. Natomiast może zauważmy jeszcze, sytuacja frontowa jakoś już przestała być tak popularna dla mediów, przynajmniej w Polsce, i wychodzi na to, że ona wcale nie jest tak różowa, jeśli już ktoś ma odpowiednio dużo determinacji, żeby się w temat wgryźć. No to też znowu nie jest odkrycie dla nas, odkrycie Ameryki, że po prostu różnica potencjałów jest taka, że to się kończy tak, jak się kończy. No ale dla wielu, w tym dla wszystkich ekspertów wojennych, jest to odkrycie tej przysłowiowej Ameryki w konserwach. No rzeczywiście dużo więcej o tym piszą media zachodnie, to znaczy zarówno amerykańskie, jak i brytyjskie nawet, wskazując na to, że no, nie da się już w żadnym etapie
działań ukraińskich widzieć inicjatywy strategicznej. No to jest absolutnie prawda. Ta okrzyczana kontrofensywa ugrzęzła i to ugrzęzła już dawno tak naprawdę. Ruchy na poziomie od kilkuset metrów do kilkunastu kilometrów w najlepszym razie na bardzo długich odcinkach frontu na żadnym etapie nawet nie zbliżyły się do przełamania, które obiecywano powszechnie jeszcze przed czerwcem tego roku. Zresztą no, Kijów, dla mediów oficjalne czynniki kijowskie już mówią o przejściu do fazy obronnej, prawda, tej wojny ponownie. Jakby to kiedykolwiek było coś innego niż takie dość bezmyślne trwanie i wytracanie siły ludzkiej ukraińskiej, zresztą nie tylko w przypadku tej kontrofensywy, ale również i wcześniejszych walk było to bardzo, bardzo widoczne. Po prostu na pytanie, jak idzie ukraińska kontrofensywa, odpowiedź brzmi, no jaka kontrofensywa? No przecież nie osiągnięto żadnych celów, przeciwnie, to Rosjanom na kilku odcinkach udało się dosyć wyraźnie przejść do działań zaczepnych. I co do tego nikt już od strony wojskowej nie ma wątpliwości. Zresztą rzeczywiście ta kwestia wojskowa została wyciszona, to znaczy mamy jakby tego wszystkiego mniej, prawda? To znaczy jeszcze kilka tygodni temu to jeszcze ciągle waliły się w gruzy pełne dzieci szpitale, prawda? Z drugiej strony już padały kolejne rosyjskie linie obrony. Cały ten kołowrotek, prawda? Jesteśmy biednymi ofiarami, ale jednocześnie zwyciężamy, się samo nakręca. Teraz to zostało mocno wyciszone, ba nawet w mediach III RP pojawiają się już informacje no, pochodzące zresztą bezpośrednio od być może nowej ekipy nadchodzącej dla Kijowa, że cóż, dotychczasowy sposób kierownictwa i prowadzenia wojny się nie sprawdził, a kto wie, być może Rosjanie wkrótce będą pod Kijowem. No, będą albo nie będą. To też jest element tego przerysowywania, mający na celu pozyskanie kolejnych miliardów, prawda? Dajcie, bo jak nie, no, Rosjanie będą pod Kijowem. Można nawet z dużą pewnością zakładać, że jakoś nadzwyczajnie teraz nad tym Rosjanom nie zależy. No bo skoro Ukraińcy sami nie wyciągnęli wniosków z tego, co się wydarzyło, nie wyciągnęli wniosków politycznych i historycznych i strategicznych z tego, co się z nimi dzieje i nie są w stanie zrobić porządku na własnym terytorium, no to Rosjanie tego za nich nie zrobią. Są w stanie najwyżej ugruntować swój zarząd nad terenami, które już przejęli. I metodą faktów dokonanych, to znaczy unicestwienia ukraińskiej siły żywej i potencjału wojenno-przemysłowego, no, zapewnią sobie to, czego chcieli od początku, czyli trwałą neutralność, trwałą demilitaryzację Ukrainy. No, to, co mówiliśmy znowu od bardzo dawna, ta operacja, to mielenie kijowskiego mięsa, no to jest właśnie demilitaryzacja Ukrainy, którą można było uzyskać metodami politycznymi, a ponieważ zabroniono tego zrobić Kijowowi, zabronił tego zrobić Johnson, zabronił tego zrobić Biden, no to Rosjanie demilitaryzują tak, jak umieją. No, trzeba im przyznać, że całkiem, całkiem skutecznie. No, z pewnością. Natomiast przejdźmy do takich spraw bardziej nam bliskich. Trwa protest na granicy polsko-ukraińskiej, protest przewoźników. Jakoś Ukraińcy czują się bardzo pewnie w tym wszystkim, w tej sytuacji. Ich kierowcy tam stoją po kilkanaście dni, ale że tak powiem, władze dalej buńczucznie mówią, że ani guzika nie oddamy, wręcz dochodzi do takich agresywnych zachowań. I co najlepsze, Kijów bezpośrednio rozmawia z Brukselą. Przedstawiciele władz polskich to są tam kwiatkiem do kożucha w tych wszystkich rozmów. Więc no to też przyczynek do rozmowy na temat różnych dyskusji, które pewnie teraz też będą się z zwiększoną częstotliwością odbywać w najbliższych tygodniach, jeśli chodzi o poziom suwerenności Polski względem Unii Europejskiej. No ale z czego to wynika tak? No bo tu widać, że wszystko się wali, ale mimo wszystko ci Ukraińcy dalej no są tacy jakby, no właśnie zaraz mieli Moskwę zdobywać. Znaczy, no w tym przypadku chodzi nie o zdobywanie Moskwy, tylko Warszawy.
a dokładnie rzecz biorąc, polskiego rynku, a przez Polskę rynku europejskiego. No, ostrzegaliśmy, Ukraina jest niebezpiecznym konkurentem dla Polski w realiach Unii Europejskiej, Europejskiego Wspólnego Rynku. Jest śmiertelne zagrożenie dla polskiego rolnictwa. Stanowi zagrożenie w związku z faktem, że konkuruje z Polską na najważniejszym dla polskiej gospodarki polu, jakim jest tania siła robocza, i konkuruje z Polską na rynku przewozów. I w tym przypadku nasi przewoźnicy są idealnie wsadzeni w koła młyńskie, pomiędzy dwa koła młyńskie, ponieważ z jednej strony nasza taniość jest solą w oku dla przewoźników firm przewozowych, zwłaszcza niemieckich i francuskich. Stąd, pamiętacie, była ta dyskusja na temat uregulowania, ujednolicenia kwestii kosztów, zwłaszcza kosztów osobowych pracy, w tym także pracy, zwłaszcza pracy transportowej, bo ona jest siłą rzeczy wykonywana poza obszarem danego państwa unijnego. Chodziło o podniesienie kosztów pracy w Polsce, co samo w sobie oczywiście nie byłoby niczym złym, bo jest czymś destrukcyjnym dla gospodarki polskiej, że konkurujemy właśnie taką bantustanową taniością. No niemniej jednak z jednej strony Niemcy, Francja i generalnie Komisja Europejska chętnie przymusiłaby Polskę do podniesienia swoich, polski przewoźnik, polskie firmy do podniesienia kosztów swojej działalności, a więc i podnoszenia cen, a równocześnie w nasze miejsce chętnie z powodów politycznych wpuści kontrolowane przez oligarchów firmy ukraińskie, które takiej presji poddane nie są, które mogą swobodnie funkcjonować w realiach dumpingu i w realiach zaniżonych cen przy zupełnie wolnej Amerykance, to znaczy przy rzeczywiście braku jakiejkolwiek kontroli nad tym, co się przewozi, z czym się wraca w drugą stronę, co rzeczywiście jest przedmiotem danej transakcji przewozowej i tak dalej. No to uprzywilejowanie wobec nie tylko gospodarki, ale wobec prawa podmiotów oligarchów ukraińskich. No, było oczywiste w momencie, kiedy te przywileje zostały wprowadzone. I no, Ukraińcy są zupełnie w tym przypadku rzeczywiście mogą być pewni. Nie tylko dlatego, że mogą liczyć, że tam minister Kamiński zadzwoni do policjantów, policjanci ich tam przeprowadzą boczną drogą, w razie czego pałując polskich protestujących przewoźników. Te metody, które stosowano na granicy białoruskiej, z powodzeniem można stosować wobec polskich obywateli protestujących w sprawie, której akurat temu odchodzącemu i temu przychodzącemu rządowi się nie podoba. Oczywiście Kijów może też liczyć na współpracę państw bałtyckich, co zadeklarowano już politycznie, ale także gospodarczo. Nawet gdybyśmy trwale zablokowali granicę ukraińską, co nam się zresztą no, średnio udaje, niestety, no bo to jest cały czas inicjatywa społeczna, natomiast państwo działa przeciwko obywatelom w tym przypadku, przeciwko podmiotom gospodarczym polskim, jakim są polskie firmy przewozowe. Ukraińcy w razie czego zawsze mogą skorzystać z pomocy litewskiej, zwłaszcza. Wystarczy to wszystko rzeczywiście przemetkować i przepuścić tamtędy. Wtedy naszą jedyną nadzieją jest to, że pomoże nam znowu platonicznie Białoruś, no bo to jest jedyna opcja. No i wreszcie Kijów może spokojnie ignorować stanowisko, w dodatku jeszcze dodatku nieoficjalne, nawet gdyby takie było oficjalne, również mógłby ignorować Warszawy, dlatego że wie, że ma poparcie w Brukseli. A Bruksela może strofować brutalnie zresztą dosyć Warszawę, no bo Warszawa na wszystko to już się zgodziła. I opowiadanie teraz przez kolejnych ministrów dwutygodniowych, czy tam, czy premiera, że prawda, się pod tym nie podpiszą, oni się już podpisali. Oni się już podpisali. No. Przedłużenie okresu bez zezwoleń dla przewoźników ukraińskich do czerwca przyszłego roku, a w praktyce umówmy się, wiadomo, to będzie na święty nigdy, odbyło się bez sprzeciwu strony polskiej. No to o czym my mówimy? I to jest przecież no, mniej więcej tak, jak odpowiadał od drugiej strony granicy, ale też blisko transportu. No, przegłosowana w czwartek przez Radę Warszawy skandaliczna strefa czystego transportu jest oprotestowywana przez polityków prawicy, prawda? Jako narzucany dyktat brukselski. Prawidłowo. Część polityków PiS-u, radnych PiS-u Warszawy też się do tego przyłącza. No ale to rząd PiS-owski tę ustawę przyjął. Gdyby nie rząd PiS-owski nie przyjął tej ustawy, to by Trzaskowski nie mógł ogłosić, że miasto jest jego i zakazuje samochodów. I podobnie jest tutaj. No, gdyby rząd pisowski
nie zaakceptował brukselskich przywilejów dla Kijowa, to by te ciężarówki bez zezwoleń i bez kontroli nie jeździły. Ale rząd pisowski, rząd Morawieckiego to zrobił. Poprzedni rząd Morawieckiego to zrobił, a obecny rząd Morawieckiego, ten rząd, który ma przetrwać krócej niż ten śnieg, który leży w Polsce, to też jedyne propozycje, które ma dla Polaków, to są propozycje, żeby się no jednak przemyśleli swoją niesłuszną postawę i jednak puścili więcej ukraińskich przewozów. No to zaproponował ten minister, który się nazywa jak Wiewiórka, jak on tam, Alvin Gajadur. No to znaczy tylko tyle, przepuśćcie więcej aut. To tyle powiedział w Krebennym do stojących tam polskich przewoźników. No to jest propozycja odchodzącego rządu, a jak wiemy, rząd nadchodzący niczego lepszego do zaproponowania Polakom nie da, bo jest równie pro-kijowski i w efekcie również antypolski, jak i oba te gabinety szkodnictwa pisowskiego. Ja czuję się w obowiązku nadmienić, że jednak obawiam się, że śnieg przetrzyma rząd Morawieckiego, bo chyba przed poniedziałkiem ma odwilży, czy tam wtorkiem ma odwilży nie być, więc ja myślę, że ten śnieg przetrzyma zmianę rządu, jak wiele innych rzeczy. Rząd jest mniej trwały od śniegu, no to właśnie ta jest sytuacja. To jest sytuacja, taki mamy klimat, proszę Państwa. No tak, taki mamy klimat, no chociaż różnie może być, to trzeba też sprawdzać, bo to niektóre śniegi spadły już za rządów Morawieckiego, to będzie taki śnieg, co przetrwa dwa rządy, to rzadko się zdarzało w naszej historii, ale dobra, żarty na bok, bo tak czy owak my zostajemy z problemem, z ręką w nocniku. Ja zresztą jestem świeżo po lekturze książki Polska na wojnie Zbigniewa Parafianowicza i no jakby nie patrzeć, to państwo, powiedzieć o Polsce PiSu, że to państwo z dykty, to nic nie powiedzieć. Jak się to czyta, w tym jedną z konkluzji, że Dudzie się w pewnym momencie znudziła polityka ukraińska i jeszcze jak tam jeden minister odszedł z pałacu, to już nie było w ogóle komu koło tego pracować, no to jest naprawdę przerażające. No chciałoby się przywołać ministra Sienkiewicza, który mówił, że państwo polskie istnieje tylko teoretycznie. Notabene minister Sienkiewicz ma chyba wrócić jako minister kultury, zdaje się, czy coś takiego. Tak, tak, tak. No, minister kultury w Polsce zostaje się za karę i dla otarcia łez. To jest jedna z wielu dobrych rzeczy, które mogę powiedzieć o rządzie dwutygodniowym, to, że kiedy jako pierwszy chyba od czasów ministra Dąbrowskiego, który chciał koniecznie zostać w rządach SLD, który koniecznie chciał zostać ministrem kultury, bo doskonale wiedział, co można wynieść z tego resortu, samodzielnie i z osobą towarzyszącą, to wszyscy pozostali zostawali ministrami kultury, bo zostało jakieś inne zajęte stanowisko, prawda? Nie zostali ministrami spraw zagranicznych, nie zostali ministrami spraw wewnętrznych, nie zostali ministrami obrony narodowej. Zostało się za karę tym ministrem, zostało się premierem, zostało się ministrem kultury na otarcie łez. Aż dziw, że ministra Mucha nie została wyznaczona teraz, no bo ona może być ministrem wszystkiego przecież. No więc kiedy PiS zgłosił kogoś, kto się zna, nie płakał, że został ministrem kultury i ogólnie się stara, to się wszyscy zaśmiali. Artystka, minister kultury, ale ja. No pewnie, no lepszy jest podpułkownik łopu. No. To jest ewidentna sugestia, gdzie kultura jest najbardziej potrzebna i najbardziej... Widocznie w łopie mieli kursy od kultury, jak się z tą sztuką zadawać. Ale no tak, państwo polskie nie jest tektury, państwo polskie jest schlebne. I to co do tego od 2 lat nie mamy wątpliwości. Tak, ta książka jest interesująca, bo jest jednak głównonurtowa i trochę to przypomina sytuację z COVID-em. No też to zajęło 2 lata, zanim to, co w pierwszych tygodniach mówiłem i pisałem bodaj ja, redaktor Warzecha i potem jeszcze redaktor Hajdarowicz, no to już potem wreszcie się przybiło gdzieś na margines przynajmniej głównego nurtu. Podobnie jest teraz z tematyką ukraińską, to znaczy wychodzą już pierwsze książki
książki czy artykuły głównonurtowe, które mówią, no nie, no wiecie, coś tu chyba jednak wyglądało trochę inaczej, chyba coś nie poszło. I o dziwo minister Żaryn nie leży w drzwiach księgarni i nie krzyczy, że prawda, trzeba natychmiast zabronić czytania. Także jakiś progres tutaj w tym przypadku następuje. Natomiast jest to progres bardzo powolny. Być może, mówię, związany z faktem, że ta wajcha w Waszyngtonie się przestawia. Być może w tym, że dość chyba ewidentnie w Kijowie szykowana nowa ekipa, bo to już nie jest tylko rywalizacja Załużny-Załęski, ale wypuszczenie Kliczki zawodnika było, nie było wagi superciężkiej. Wprawdzie nie w polityce, no ale przynajmniej znajomością tej postaci w świecie oznacza, że do gry o rozdanie w Kijowie, nowe rozdanie w Kijowie włącza się Berlin, bo Kliczko jest człowiekiem Berlina, zawsze był człowiekiem Berlina. Był przewidziany razem z Jaceniukiem i Tymoszenko do tej pierwszej obsady pomajdanowej, gdyby nie wtrącili się Amerykanie, gdyby nie wtrąciła się Nulam i tam pozostali. Kliczko dostał na otarcie łez, no nie ministra kultury, bo to jednak nie Polska, ale merostwo w Kijowie. Dziur w kijowskich ulicach, z których śmiał się kiedyś w Słudze Narodu nawet sam, jeszcze nie prezydent Zełenski, nie załatał, no ale myślę, że jednak się pocieszył, bo jak to już jest, wiecie Państwo, jak się jest merem czy prezydentem stolicy skorumpowanego państwa i ma się różne głupie pomysły na różne strefy, prawda, to na pewno biednym się nie wychodzi z takiego stanowiska. Pamiętajmy o tym, nie tylko jeśli chodzi o Ukrainę. I no, tak też jest, że jak się już jest tym merem, prezydentem dużego miasta, no to potem chce się zostać prezydentem kraju, prawda? No bo zawsze można trochę więcej stref czystego zysku stworzyć i wymyślić. No więc myślę, że prezydent Kliczko, to brzmiałoby nieźle dla Berlina, czyli dla Brukseli. Czy tak się stanie? No... Pytanie brzmi, czy Ukraina będzie przesunięta w hierarchii celów amerykańskich, stanie się konglomeratem amerykańsko-niemieckim pod wiadomo jakim zarządem powierniczym, czy też pozostanie jednak kolonią czysto amerykańską. To są ciekawe kwestie. Myślę, że postawa Brukseli wobec kryzysu przewozowego, a wcześniej wobec kryzysu rolnego jest tutaj wyraźną wskazówką, że jeśli Bruksela nadal ma być, jeśli Bruksela będzie przesunięty do Brukseli ciężar finansowania Kijowa i jednocześnie czerpania czy współpodziału dochodów z eksploatacji Ukrainy z kijowskimi oligarchami, no to też będzie zwiększał się udział frakcji niemieckiej czy frakcji brukselskiej w administracji Kijowa, a Amerykanie, Anglosasi w ogóle zajmą się jakimiś innymi obszarami aktywności globalistycznej, być może Bliskim Wschodem, być może Dalekim Wschodem. Różnie się jeszcze może zdarzyć. To wszystko rzeczy ciekawe dla Polski, która jest jednocześnie kolonią i amerykańską politycznie, i niemiecką gospodarczo. No nie byłoby to nic nowego. No, Polska jest coraz bardziej, tak powiem, coraz bardziej w sytuacji podobnej do Polski, Polska coraz bardziej w sytuacji podobnej do Ukrainy. No tyle tylko, że różnica polega na tym, że zyski z Polski transferowane są przez Ukrainę, a nie odwrotnie. No to w takim razie jaki będzie finał tego wszystkiego? Biden po upadku tego programu pomocowego dla Ukrainy, wiadomo, no, Biden czyta, kto pisze, to możemy sobie dośpiewywać, ale stwierdził, że jak Ukraina padnie, to tym razem zostanie zaatakowany sojusznik z NATO. No czy przypadkiem nie jesteśmy przeznaczeni do roli nowej Ukrainy w planach amerykańskich? Znaczy, jaki będzie finał? No jeszcze, jeszcze kilka lat temu mówiono, że na finał to będzie koncert Kobzona w Kijowie. No niestety Josif Kobzon nieszczęśliwie zmarł, w związku z tym nie zdąży już zaśpiewać nam w wyzwolonym Kijowie. No niemniej jednak coś podobnego się oczywiście może wydarzyć. No tak, no taka rezerwa, zwłaszcza po stronie administracji demokratycznej, zainteresowanej chyba ciągle jeszcze eskalowaniem elementów konfliktu również na odcinku wschodnioeuropejskim, być może jest rozpatrywana. Może jest to tylko straszak, żeby przekonać do dalszych transferów w Kijów. No tutaj też z drugiej strony pojawia się taka teoria, że no
biorąc pod uwagę, że z tego, co trafia w końcu ostatecznie na Ukrainę po pobraniu, tak powiem, podatku korupcyjnego przez Amerykanów, czy Brytyjczyków, czy Europejczyków, no i tak 4/5 jest rozkradane na miejscu przez oligarchów, prawda? Natomiast gdyby do wojny dołączyło jakieś państwo wschodnioeuropejskie, natowskie, no to może by ukradli tylko 2/5, załóżmy, prawda? Ja myślę, że w tym pod tym względem analitycy zachodni chyba nie doceniają kosztowności swojej nadwiślańskiej kolonii, bo pamiętajmy, że to już dawno wysokości łapówek zrównały się z realnymi kosztami różnego typu inwestycji i przedsięwzięć. To już nie jest to dawne, zwyczajowe 10%, to już nie jest nawet to 20%, które się pojawiło po absorpcji tak zwanych środków europejskich. To już jest rzeczywiście co najmniej pół na pół, więc jeszcze by się zdziwili, gdzie kradną bardziej. Może po prostu gdzieś bardziej nachalnie, natomiast wiecie Państwo, no, czołg czy wiatrak, to czy to ze stali, no, tak czy inaczej. I to ma chińskie podzespoły w środku i kilka różnych ciekawych substancji, zwłaszcza tak też chińskich, więc wiecie, i na tym można zarobić, na tym można zarobić. To naprawdę jest kwestią zupełnie, zupełnie względną. Mówimy przede wszystkim o strzałach z portfela, a nie strzałach z lufy armatniej. Oczywiście, że to zagrożenie nie niknie. Do czasu, do którego III RP będzie podrzędna wobec władzy kolonialnej Zachodu, dopóki będziemy częścią peryferyjną anglosaskiego Zachodu, to zawsze istniało zagrożenie wojenne. To trzeba do znudzenia powtarzać. Rosja nie ma żadnych innych powodów atakowania Polski niż polityka rządu w Warszawie. Zmiana tej polityki oznacza brak jakichkolwiek pól konfliktu między Polską a Rosją. Nie ma terytorialnego, nie ma etnicznego, nie ma geostrategicznego. Argumenty pod tytułem, a w XVIII wieku to były. Wiecie Państwo, nie wiem, jak niektórzy argumentujący, ale ja w XVIII wieku nie żyję. Państwo też nie żyje w XVIII wieku. Putin też nie żyje w XVIII wieku. Biden też nie żyje w XVIII wieku. To są rozmowy, wiecie Państwo, dorosłych. Więc mówię, pola konfliktu między Polską a Rosją nie ma, a dokładniej tym polem bitwy jest oczywiście Ukraina. No ale to nie Polska walczy przeciwko Rosji na Ukrainie, tylko Zachód, niestety również za polskie pieniądze i kosztem polskich interesów narodowych, w tym polskich interesów narodowych gospodarczych. I jest to coraz bardziej ewidentne. No nie jesteśmy już gospodarzami we własnym kraju. Nie tylko, że nie panujemy nad własnymi finansami, nad własną gospodarką. Oddaliśmy to dobrowolnie przede wszystkim do Brukseli. Polski interes nie jest decydującym faktorem orzekania polskich sądów. No wiemy to po ewidentnych prześladowaniach, tak trzeba powiedzieć, działaczy kresowych, działaczy antybanderowskich przez prokuraturę i przez policję. To, że pod naciskiem społecznym nagle politycy, zwłaszcza Solarnej Polski, prawda, nagle ogłosili, że oni też byli zawsze po tej stronie. A kto do nich kontrolował prokuraturę i kontroluje nadal? Kto wydał prokuratorom polecenie ścigania ludzi za wpisy typu znajdzie się kij na banderowski ryj? Kto kazał prokuratorom interpretować, że banderowiec równa się Ukrainiec? To są wytyczne wydane przez Ziobrę i jego ludzi. Pamiętajmy o tym, jak oni zaczną teraz udawać polskich patriotów, zwłaszcza przed wyborami europejskimi. Słowem, nie kontrolujemy gospodarki, nie kontrolujemy realnie już granic, nie kontrolujemy wymiaru sprawiedliwości i prawa w Polsce. O czym jeszcze Polak we własnym domu może decydować? Oby mógł decydować jeszcze tylko o tym, czy pogoni tych zdrajców. I obyśmy to zrobili szybko. Ach, obawiam się, że niestety, nawet o tym nie jest w stanie decydować. Ja myślę nawet dlatego, nie dlatego, że ktoś mu zabrania, to jest problem mentalny. To jest chyba problem mentalności. To jest, jak to powiedział były i być może przyszły szef MSZ-u Radek Sikorski, jest to tak zwana murzyńskość. I tyle w temacie. No. Znaczy, to się objawia na różnych płaszczyznach. Przede wszystkim na stosunku Polaków do dominacji anglosaskiej, prawda? No, ja przypomnę to, zresztą często powtarzam.
władze komunistyczne nad Polską nie były dumne z dominacji sowieckiej. Zapis cenzorski na obecność armii sowieckiej w Polsce nie wynikał ze względów tam ochrony przed szpiegami, prawda? Nikt tego tak idiotycznie jak teraz, kiedy się tam ścigali oglądających pociągi, nie uzasadniał. Oni się po prostu wstydzili. Oni się po prostu wstydzili dominacji sowieckiej. Lubili się od niej odcinać, sobie robić takie żarty, mrugnięcia, wiecie, może być gorzej, wiecie, kto patrzy, wiecie, kto może wkroczyć i tak dalej. Nie było konkursów, wiesz, miłości do krasnoarmii. Miejsca naprawdę nie było. Naprawdę nie było. Od lat 50. nie było czegoś takiego. Ja wiem, że ludzie teraz mogą wierzyć w różne rzeczy, ale nie było. Nie było festynów organizowanych przez armię sowiecką w Polsce. Nie było pokazów wjeżdżania czołgów do miast, takich jak to teraz robi US Army, okupacyjna armia w Polsce. Drugim takim stosunkiem jest oczywiście stosunek Polski do Unii Europejskiej. Ciągle nie rozumiemy, że to 3 miliony polskich pracowników zrobiło gigantyczny prezent, gigantyczną przysługę ekonomiczną zdychającym gospodarkom zachodnim, brytyjskiej, niemieckiej, holenderskiej. My ciągle uważamy, że to w sumie nam zrobiono grzeczność, wpuścili nas, pozwolili pracować, nie wyganiają, tacy ten, no i dają pieniądze. Proszę Państwa, no, jeśli powyborcze badania opinii publicznej wskazały, że dla prawie 2/3 głosujących przeciwko rządom PiS-u najważniejszym czynnikiem podjęcia takiej decyzji był fakt, że tam są jakieś panie pieniądze z Unii Europejskiej i przez Morawieckiego nam ich nie dadzą, no to pokazuje nie tylko zerową zrozumienie polskich relacji z Unią Europejską, czym te pieniądze są, jak destrukcyjne mogą mieć wpływ zresztą na państwo polskie i że przede wszystkim są one do zwrotu przez państwo polskie. Tak jest to lwia część tych tak zwanych funduszy europejskich, która wraca, wielokrotność ich wraca do kasy kredytujących banków, bo to o to chodzi, o wspieranie sektora, globalnego sektora finansowego. Nikt nam nie robi prezentów, nikt nam nie da tych milionów złotych na chrzumie nazywane Fundusz Odbudowy, a jeśli nawet jakieś pieniądze zostaną zainwestowane w jego ramach, no to one wrócą na wielokrotność do zachodnich podmiotów zainteresowanych na przykład przejęciem i dewastacją polskiego rynku energetycznego i tak dalej. No, ale my ciągle wierzymy, że ktoś przyśle nam paczkę z euro w tym przypadku, bo byliśmy grzeczni, wygoniliśmy tych niegrzecznych chłopców z PiS-u, chociaż oni się tak samo zgadzali w Brukseli na wszystko, jak i ci tutaj. I teraz dostaniemy jakiś prezent i potem, no nie wiem, ten prezent tam pod choinkę podłożą, parę euro na głowę. No naprawdę to jest ten poziom zrozumienia, więc niestety wynika to też ze słabej siły oczywiście przekazu naszej, kolegów, wszystkich środowisk niezależnych, no ale to jest niestety przypadłość III RP od kilkudziesięciu lat, właśnie od zarania jej, no, głęboko się pilnuje, by nikt w Polsce nie wiedział po pierwsze ani jak działa ekonomia, po drugie jak działa geopolityka, a po trzecie na tym polega istota zależności Polski od hegemona amerykańskiego i od wielkich Niemiec gospodarczych w realiach tego przykrego tworu narzuconego Polakom, jak jest trzecia RP. Nic dodać, nic ująć. Myślę, że tu już możemy zamknąć naszą rozmowę. Kończymy. Moim Państwa gościem był Konrad Rękas. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zawsze zachęcam do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wspierania naszego kanału finansowo. Dane są w opisie. To tyle na dziś. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych programach.